Wiem, że według statystyk tematy, które poruszam w tym cyklu, zdają się być dla części z Was mniej ciekawe, ale nie chcę też zostawić sympatyków, którzy lubią, jak wołam... Czas na naprawę! Powierzy, która dała mi mentalne wciry, tym razem zmierzę się z drugim bohaterem podesłanym przez tego samego widza, a jest nim gramofon brandowany marką Schneider Hi-Fi Concept model Team 6015P. Podobnie jak poprzedni bohater, ten też przez dłuższy czas stał w miejscu, gdzie dłuższy pobyt bez jakiegokolwiek zabezpieczenia większość przedmiotów przeistacza albo w złom, albo na ratunek wymagający dużej ilości wymian podzespołów i gruntownego wyczyszczenia. A sam bohater odcinka, według wyszukiwarki, powinien być elementem wieży składającej się też z magnetofonu i amplitunera, czego w sumie można się domyślać, jak się spojrzy na wytłoczkę, którą bohater odcinka zawiera. Sam gramofon poza talerzem i bazującym na przeciwwadze ramieniem posiada też przełącznik obrotu wraz z dodatkowym pokrętłem korekcyjnym, a za dźwięk, co ciekawe, w tym konkretnym egzemplarzu odpowiada wkładka Polskiej Myśli Technicznej. Z tyłu można dostrzec dwa kable, z których jeden jest przewodem zasilającym, a drugi, pozbawiony oryginalnie zamontowanego na nim wtyku DIN, dostarczał sygnał audio, prawdopodobnie do amplitunera. Z tego, co pisał mi widz, głównym problemem konstrukcji jest spadający pasek oraz ogólny stan całości, ale zanim się im przyjrzę, to bohater musi przejść czyszczenie większe i przy okazji pokażę Wam, co kryje wnętrze. Właściwie to sprzęcior dotarł do mnie w rozsypanej formie, a ja go złożyłem tylko do prezentacji, więc wystarczy tylko podnieść całość, by pod spodem właściwie pokazać tylko zasilacz oraz konstrukcję, o dziwo wyprodukowaną w Wielkiej Brytanii, a na tejże konstrukcji znajduje się silnik napędzający talerz, płytka regulatora prędkości, czy też mechanizm ramienia. Na środku są też dwa gniazda typu cinch, spinające wkładkę gramofonową z wyjściowym przewodem sygnałowym oraz znajomo wyglądające, przynajmniej dla komputerowców, przyłącze zasilające. A to wszystko trzeba porozłączać, porozkręcać, by następnie plastikowe i gumowe części wyczyścić na mokro z dedykowanym do takich zastosowań specyfikiem, natomiast drewnianą podstawę odkurzyć, a cały mechanizm ze względu na występowanie w nim elementów metalowych po odkurzeniu dodatkowo potraktować alkoholem izopropylowym. Niestety taśma, którą widz zaaplikował, okazała się, że tak powiem, mocno inwazyjna, więc w przypadku jej kawałków i plam, jakie pozostawiła, musiała pomóc benzyna ekstrakcyjna. Przy okazji przyjrzałem się zasilaczowi, który jak widać ma prosty obwód stabilizacji napięcia, lecz patrząc na hakersko podpięte zasilanie napędu, czyli wprost do kondensatora tłumiącego, widać, że cała ta część płytki została pominięta. Mogę tylko przypuszczać, iż istniała wersja z przedwzmacniaczem, tylko zastanawiam się, dlaczego producent zostawił ten obwód, przecież na produkcji zwykle tnie się koszty, pomijając wlot zbędnych elementów. Raczej. Początkowo miałem podejrzenie, że gumowe zawieszenie silnika stało się sztywnym i popękanym artefaktem dla działu Archeo, ale po wykręceniu tej części rzeczywistość okazała się łaskawa, więc nie mogłem sobie odmówić złożenia mechanizmu w całość, by ustalić, co właściwie jest winne spadania wspomnianego przez widza paska napędowego. A ten okazał się na tyle krótki, że wystarczyło go nałożyć na duże koło talerza, następnie umieścić go na miejscu i korzystając z technicznego okienka, naciągnąć pasek na oś silnika. Wystarczył jeden obrót i... faktycznie pasek spadł, jednakże problem leży nie tyle w mechanizmie, co w sposobie nałożenia, bo wystarczyło przed umieszczeniem talerza na miejscu założyć pasek blisko brzegu dużego koła. A po trzymaniu przez kilkanaście minut gramofonu w takim stanie stwierdziłem, że może przetestuję resztę konstrukcji i po wpięciu rejestratora bezpośrednio do gniazd cinch w mechanizmie, a następnie podłożeniu spontanicznie zorganizowanych podkładek, które pozwoliły na swobodną pracę mechanizmu, wiadomo, płytę wpakowałem i... coś takiego usłyszałem. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie wie, to tak właśnie może brzmieć źle dobrany nacisk igły na płytę, który po zejściu do 2 gramów już brzmi tak. I wszystko byłoby pięknie, gdyby
po zakończeniu odtwarzania płyty silnik nie wyłączał się w trakcie parkowania ramienia. Musiałem więc ustalić, co właściwie za to odpowiada i najpierw przyjrzałem się instalacji elektrycznej, która jednak nie miała widocznego jakiegokolwiek związku z ramieniem, bo żaden kabel nawet nie jest w pobliżu osi tegoż ramienia, ani też nie widać żadnej konstrukcji biegnącej do płytki regulatora, a ta w jakiś magiczny sposób wie, że po podniesieniu ramienia trzeba włączyć silnik napędzający talerz. Dlatego też postanowiłem przyjrzeć się samej płytce, do której można się dostać po wykręceniu nakrętki trzymającej potencjometr, dwóch wkrętów i, co się okazało później, odlutowania płytki od końcówki tkwiącej w obudowie. Dopiero w tym momencie odkryłem poszukiwany włącznik, który składa się z ramienia oraz umieszczonego w słupku drutu, który stykając się z tymże ramieniem zostaje przywarty do masy, dzięki której znajdujący się na płytce tranzystor rozłącza zasilanie zarówno regulatora, jak i silnika. Korzystając z okazji, płytkę przeczyściłem, przypieczony rezystor na metalizowany wymieniłem i nie widząc innych problemów, z powrotem płytkę na miejsce włożyłem. O ile tajemnica wyłącznika silnika dla pozycji spoczynkowej ramienia już została odkryta, to nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, dlaczego silnik wyłączał się podczas działania mechanizmu autostopu, a ta podczas kolejnych testów okazała się bardziej prozaiczna, bo obserwując silnik zauważyłem, że ten nadal pracował, a za zatrzymanie talerza odpowiada blokująca się część mechaniczna. Tu już idąc Wam na rękę streszczę swoją drogę przez mękę, bo czyściłem i nakładałem świeży smar na kole pod talerzem, częściowo mechanizm autostopu zdemontowałem i co mogłem przesmarowałem, a największym hamulcem w tym układzie okazało się to dość specyficzne kółko w mechanizmie parkowania ramienia, bo połączone jest z trzymanym przez sprężynę specjalnym sprzęgłem, które po zaparkowaniu ramienia w wyniku zwiększenia siły powinno puścić, lecz z jakiegoś powodu nie jest w stanie zrobić tego z siłą, jaką jest w stanie dać silnik napędzający talerz. Krótko mówiąc, dwa razy to kółko demontowałem, czyściłem, a finalnie sprężynę dociskową poluzowałem. Po tych pieszczotach sprzęcior zaczął lepiej działać, a mechanizmowi, co prawda z widocznym trudem, ale udaje się zaparkować, jednakże zauważyłem też, że pasek przenoszący ruch na talerz zdążył się podczas tych regulacji poluzować. Z tego też powodu popracowałem trochę nad rolką osi silnika, ale obawiam się, że są to tylko doraźne efekty, a te trwalsze przyniesie nowy pasek napędowy. Pozostało jeszcze dolutować wtyczki cinch do kabla sygnałowego, dosztukować kilka wkrętów, by złożyć w całość obudowę i po odkryciu, że podwójna przelotka, którą posiadałem, okazała się... podpiąć rejestrator, by przepuścić przez ostatecznie zrobionego bohatera odcinka nagranie testowe. Zgrywany bezpośrednio z wkładki sygnał musiał przejść jeszcze odpowiednią korekcję, podczas której dostrzegłem, że wkładka słabiej przenosi tony wysokie, a podczas słuchania jednolitych dźwięków i oglądaniu spektrogramu można dostrzec wahania raczej wynikające z odkształceń talerza, do których poprawy potrzebny byłby solidny warsztat konstruktora, a nie jakaś tam mała, samotnia elektronika amatora. Krótko mówiąc, podobnie jak w przypadku wieży, wskrzeszenie urządzeń w takim stanie ma sens tylko w przypadku sentymentów i ewentualnie w celu nabrania doświadczenia podczas eksperymentów. Jeśli trzymacie w piwnicy czy na strychu jakieś nieużywane w tej chwili urządzenia, to koniecznie zadbajcie o ich szczelne zapakowanie, bo inaczej może się okazać, że nic użytecznego z nich już nie zostanie. Bohater odcinka wróci do widza z trzymaną specjalnie dla niego pamiątką, której już swoją drogą nie mam zamiaru reaktywować, ale w związku z pytaniami powiem, że ostatnią nieodtwarzaną sztukę, jaka mi się ostała, będzie można wiadomo gdzie wylicytować, a ja zabieram się za następnego pacjenta i ten krótki film kończę tradycyjną już odezwą. Do zobaczenia, trzymajcie się. Oh.